Święta i Nowy Rok to czas wyjątkowy. Czas miłości, zrozumienia, okres, w którym w końcu mamy chwilę dla najbliższych. Wszystko to w ciepłej, domowej atmosferze, w której mieszają się zapachy przygotowywanych potraw. A jeśli święta i potrawy, to jedno jest pewne. Nie ma Bożego Narodzenia bez dobrego piernika. To ciastko swym smakiem i aromatem pobudza nie tylko zmysły, ale też wyobraźnię. Z ciasta piernikowego można tworzyć prawdziwe arcydzieła i takie też powstają w jednej z najbardziej znanych legnickich cukierni. By efekt końcowy był zadowalający, sporo czasu i uwagi trzeba poświęcić wykończeniu pierników, czyli ich przyozdobieniu. Sposobów dekoracji jest wiele. Nam świąteczne trendy wskażą dziś dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Legnicy, bo komu jak komu, ale najmłodszym wyobraźni nie brakuje. Dzieci od rana czekały na Małgorzatę i jej asystentkę. Chwilę to trwało, bo najpierw trzeba było zrobić zakupy. Pierniki bardzo mocno zakorzenione są w polskiej tradycji świątecznej. Może skupmy się na piernikach. Te zielone, piękne choinki. No właśnie, one są takie, że mogłabym je jeszcze tak naprawdę lukrem, cukiereczkami, czymś tam dozdobić, tak. Prawda? Dokładnie tak. To poprosimy. Poprosimy te pierniczki właśnie do koszyczka. Poprosimy wszystkie. Może nie uda nam się zrobić takich ładnych, jak te tutaj, które dostałyśmy od Mikołaja. Aczkolwiek, dzieci zawsze mają swoją taką wenę, więc myślę, że coś fajnego, oczywiście, radosnego, wspólnymi siłami stworzonego zrobimy. A co jeszcze proponujecie u Was w cukierni na święta? Oprócz oczywiście piernika, który jest nieodzownym elementem świątecznego stołu, i najzdrowszym. To trzeba podkreślić, że piernik jest jednym z najzdrowszych ciast. Spośród wszystkich ciast. Oczywiście makowiec. Makowiec. Mhm. Oczywiście makowiec i wszystkie wyroby z makiem. Czyli nie tylko makowiec na drożdżowym cieście zwijany w rulon. Z piernikami w sklepie pojawił się nawet święty Mikołaj. Pan z siwą brodą rozdawał wszystkim świąteczne ciasteczka, ależ zapach unosił się z jego koszyka. Pierniki kupione. Są też wszystkie potrzebne rzeczy do ich dekorowania. Idziemy do szkoły. Ta szkoła bierze udział w programie. Jak ten program się nazywa? Jestem silny, zdrowy i wesoły. No i właśnie, żebym był silny, zdrowy i wesoły, my tutaj mamy wypieki, które są zdrowe, które Małgosi cukiernia i piekarnia przygotowuje i będziemy je zdobić. Także będziemy mieli świetną zabawę. Małgosia nam pokaże, jak będziemy dekorować te choinki, różne pierniczki. I to będzie taka fajna, przyjemna, przedświąteczna zabawa, którą później będziecie mogli wykorzystać w domu z rodzicami, tak? Dzieci, chcecie wziąć udział w tej zabawie? Świetnie! Słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was pierniki, już troszeczkę polukrowane, bo zielone, zobaczcie, jak choinki. I każdy z Was dostanie taką choinkę, i za pomocą lukrów, które są już przygotowane, i cukiereczków, zdobimy piękne, piękne choinki, które później weźmiecie do domu, pochwalicie się rodzicom, co zrobiłyście, dobrze? I możecie zarazić rodziców właśnie takim zdobieniem pierników. Pierniki są, słuchajcie, najzdrowszymi piernikami, najzdrowszym ciastem spośród wszystkich ciast, bo zawiera, wiecie co zawiera? Nie cukier, miód. Miód. O, ktoś miód. Tam dobrze podpowiada. Tak, miód jest bardzo zdrowy. Przyprawy korzenne. No świetnie, świetnie. To dzisiaj też spróbujesz ozdobić takie pierniki. Ależ było radości, kiedy dzieciom rozdano tuby z kolorowym lukrem, perły z cukru czy kolorowe konfetti. Wszystko oczywiście nadające się do jedzenia. Zanim najmłodsi rozpoczęli dekorację pierników, wszystkiego musieli spróbować. No jakżeby inaczej. Zabawa była przy tym wyśmienita. Najpierw zrobimy białym lukrem,
Ja sobie tutaj troszkę wycisnę. Tak, pięknie. Zobaczcie, zrobimy kontury choineczki, tak? Zobaczcie, pięknie. Zobaczcie. Widzicie? Jak to wygląda? Pięknie. Jak śnieg by posypał, tak? Tu mamy już śnieg. Słuchajcie, biegnijcie szybciutko po cukiereczki. Dobrze? Szybciutko weźcie podstaweczkami cukiereczki. Tak, od kolegów, koleżanek. Tak. I zaraz przyjdziemy. Tak, chodźcie. Siadaj, siadaj. Taki. Piękne koraliczki. Proszę bardzo, możesz już ozdabiać. O, na przykład koraliczkami, tak? Ja Wam też zrobię drugie kontury, tak? Proszę, ozdabiaj już tutaj, popatrz. Tutaj możesz nałożyć. Zobaczcie. Zobaczcie, ja Wam tutaj przygotuję. Pierniki dekorował także dyrektor szkoły. Trzeba przyznać, że pomysłów mu nie brakowało. By śnieg spadł. A ja robię wisienkę czerwoną. Ale poczekaj, zrobimy najpierw kontury. Podoba ci się, ale pomożesz mi? Trzymaj z jednej strony, trzymasz. Odwrócimy do ciebie i robimy tak, jakby śnieg nam spadł. Takie fajne. Super, co? Tylko widziałam w telewizji takie. Super, tak? I teraz pięknie zdobisz cukiereczkami, bardzo proszę. Tak, pomagamy, robimy kontury, robimy, trzymasz i zrobimy. No, też można, prawda? Zaraz weźmiesz kolesi. Ej, pewnie to wszystko robi. No widzisz, tak wyciskamy, tak kręcimy, kręcimy. Tutaj zrobimy, ośnieżyliśmy piękne, proszę bardzo. Dzieci stworzyły prawdziwe dzieła sztuki. Przygotowywanie pierników to doskonały sposób na inną niż zwykle formę zabawy ze swoim dzieckiem. Nawet jeśli mama nie czuje się w kuchni zbyt pewnie, może kupić gotowe pierniki. Najwięcej radości sprawia przecież ich dekoracja. Ale przecież nie samymi piernikami człowiek żyje, a lubimy, gdy stoły w czasie świąt uginają się od słodkich wypieków. I tu znowu, jeśli sprawdzony przepis na sernik czy makowiec zawiódł lub zwyczajnie nie mamy czasu, możemy wybrać się do cukierni. Wybór jest przeogromny, a smak nie różni się od tego domowego, jeśli oczywiście mamy sprawdzonego cukiernika. Serniki gotowane, na zimno, z brzoskwiniami, kokosami, bakaliami. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Makowce również przygotowywane są na kilkanaście sposobów. Mamy rolady makowe i z ciasta biszkoptowego, z ciasta drożdżowego, również od lat cieszące się dużym powodzeniem makiełki. No właśnie, takie są z orzechami, polukrowane, pewnie słodkie. Czy są słodkie? Da się zjeść cały, sięgając również po drugi. Największą tajemnicą maku, dobrego makowca, jest nadzienie. Im bogatsze, tym jest lepsze. Więcej bakali, orzechów, prawda, żeby ten mak, bo czasami się mówi, że mak jest gorzki, prawda? Mak jest gorzki, wina to jest często przechowywania maku lub złego sporządzenia, zaparzenia maku. No widzę właśnie, rolada makowa polukrowana, te makiełki, na przykład sernik makowy też?
Też oczywiście mamy w ofercie sernik makowy, ale w tym roku mamy dodatek taki do tego maku i sera, orzechy, masa orzechowa, wzbogacony. Także jeszcze to jeszcze jest ciekawsze, smaczniejsze. Widzę, że też u Was można nabyć takie dekoracyjne choineczki, tak, polukrowane, sami to robicie oczywiście? Oczywiście sami, to jest wszystko naturalne, czyli piernik, masa lukrowa i wszystko przysypane cukrem, pudrem. Pamiętajmy, że przy robieniu ciast duże znaczenie mają produkty. Ser, masło, mąka, jajka czy inne dodatki muszą być naturalne i takich używa Legnicki Cukiernik. I jeszcze jedno, podczas świąt spróbować możemy wszystkiego, nawet jeżeli jesteśmy na diecie. Obowiązuje tylko jedna zasada – jeść należy z umiarem. Życzymy zdrowych, pachnących choinką, rodzinnych i oczywiście słodkich świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego, co najlepsze w nowym 2013 roku. Do zobaczenia. Zdrowych, wesołych świąt!